Jaka ładna pogoda! Co to? Proszę bardzo! O! Hej! Teraz mam dwa! Co tu się dzieje? Zaparkuję tu. Trudno. Szkoda, że nie mam szofera. Zaraz, co? Ta dziewczyna ma niemodne ciuchy. Znalazłaś magiczne pudełko? Przyda mi się więcej batoników. No i co? Czemu się nie pojawiają? Jest tam kto? Och! Oj! Paniusia nic nie dostała! O! Rety! Jak dużo! Ha? Niemożliwe! Super! Ej, to jest moje! Nie wydaje mi się! Masz mi to oddać! Przepraszam, panie! Co? Wyzwanie kulinarne? O-o! Co to za miejsce? Zabawę czas zacząć! Na pierwszy ogień, czekolada! Co mam z tym wszystkim zrobić? Nie rozumiem! Uuu, przepyszne! Wiem, kogo spytać! Masz parę minut? Oczywiście! Oczywiście! Dzięki! Mam to z głowy! Proszę, weź to! Serio? Ale mi się poszczęściło! Więcej czekolady, więcej radości! O! Dotarło! Dzięki! A co to takiego? Nigdy dotąd nie widziałaś cukierków? Patrz! Poproszę cuksa! Czemu nic nie wylatuje? To niedorzeczne! Ach, przecież stać mnie na słodycze! Ach, te banknoty! Co do? Czy to pieniądze? Potrzebuję monet, ludziska! Ha! Znalezione, nie kradzione! Och, ani jednej durnej monety! A tej co dolega? Zwariowała? To tylko kasa, dziewczyno! A! Ups! Chyba też muszę zadzwonić! Co? O, wiem, to stary telefon! Ten na pewno lepiej działa! Hej! No pewnie! To znaczy... Ależ tak! Och, kochanie! Oddzwonię później! Jest w drodze! Jasne! Przesyłka dla pani Naomi! To ja! Dzień dobry! Wezmę wszystko! Och! No tak! Czy to wystarczy? Sprawdźmy! Świetnie, panienko! Najpierw roztop czekoladę. Potem przygotuj pusty balon i wciśnij do niego czekoladę. Bardzo szczelnie go zawiąż. Teraz połóż na taśmę. Przyciśnij do wierzchu łyżkę do lodów i owiń taśmą. Teraz do zamrażarki. Kiedy stwardnieje, będziesz mieć idealną miskę z czekolady. Oczywiście bez balonu. Wrzuć co tylko zechcesz. Malina pasuje do wszystkiego. No i mnóstwo bitej śmietany. Tada! Można jeść! Cudownie! Miłego dnia! Zaraz! Tak? Zrobi pan taką dla mnie? Nic tutaj nie mam. Och, co za bezczelność! To niesprawiedliwe. Dobrze jej tak. Moja kolej. Och, kogo ja oszukuję? Proszę. Jakie to smaczne. Obie zdobywamy punkt? Hej, to mi się podoba. Jasne, mniejsza z tym. Chwileczkę. Na czym ja siedzę? O, zapomniałam o tym. Miałaś to przez cały czas? Nie do wiary. Chcę wziąć udział w konkursie! Zapraszamy wszystkich! Poza tobą! Idź stąd! Fuj! O, od razu lepiej! Czyja to fura? Proszę się nie martwić, już otwieram! Proszę bardzo, ostrożnie! Ach, ta podróż trwała wieczność! Będę zaszczycona, jeśli weźmiesz ulotkę! Precz! Co to jest? Zaproszenie na konkurs plastyczny? Nie! Po co wiatr w ogóle istnieje? Nic tu nie ma! Co to? Konkurs plastyczny? O, dzięki! Oddawaj to!
Popatrz, co narobiłaś. Chyba obie tam trafią. Gramy o to? Kamień, papier, nożyce. Nożyczki tną papier. O! Ile świeżych jajek. Dobrze. I co z tego? Nudzi mi się. Chyba, że zadzwonię do pana Gadżeta. On wszystko za mnie zrobi. Dobrze, nieważne. O! Co? Dzień dobry! A! Wyczułem, że pani mnie potrzebuje. Wszystkie odpowiedzi są tutaj. O, tak. Co? Chce pani spojrzeć? Nie do wiary. Patrz, ile tu urządzeń i gadżetów. Hola! Cierpliwości. Oczywiście, proszę. Dziękuję ślicznie. Mogę już to wziąć? Wygląda groźnie. Dziękuję. Zabawię się nowym nabytkiem. A to co? Patelnia? Naomi? Naomi? Co? Zamieńmy się? Jesteś pewna? Okej. Proszę. Od razu lepiej. Wezmę jajko. Zaraz. Co z nim zrobić? Nigdy nie gotowałam jajka. Ha! Tak chyba miało być. I? Zaraz. Fuj! Chyba robię postępy. Bum! Jeszcze jedno. Bum! Do zobaczenia, maluchy. Na pewno mam coś przydatnego. Sprawdźmy. Pomidor? Raczej nie. To? Fuj! Ochyda! Błagam, coś tu musi być. Ha! Nie. Właściwie. To może pomóc. Muszę je tylko dobrze podgrzać. Im więcej, tym lepiej. Włączam kuchenkę. I chrup! Wow! Żółtko wybiłam idealnie. Genialna rzecz. Ładnie się smażą. Wyłożę je na talerzyk. Tada! Pięknie, prawda? Całkiem nieźle, ale moje są lepsze. O! Co tu się stało? Rety? Nic nie rozumiem. Hej, chyba mamy zwyciężczynię. Jak wyszedł test? Niemożliwe! Jestem w ciąży? Dobra, patrzę. Jest dodatni. Chyba już można sprawdzić. Będę mieć dzidzie. Wow, ale mam paskudny oddech. Lepiej umyję zęby. Zaraz. Hej, nie zapominasz o czymś? Już, proszę pana, pani. Oto pasta do zębów. Świeży oddech, raz, dwa. Możesz już odejść? Trudno dziś o dobry personel. Od razu czuję się lepiej. Muszę, siusiu. To takie nudne. Mam pomysł. Papieru dla pani? Dzięki. Ups, ale nabrudziłam. Czy to kupa? Za mało mi to płacicie? Mam cię. To krem czekoladowy? Bogacze i to ich poczucie humoru. Klasyczny dowcip. Dobra, lepiej się ogarnę. Złoto dobrze robi na cerę. Uwielbiam diamentowe maseczki. Świetnie złuszczają skórę. Chyba już wystarczy. Wow, mam skórę pełną blasku. Lepiej wyszoruję zęby. Pani pasta do zębów? Pozwoli pani? Trzeba dbać o ten hollywoodzki uśmiech. Buzia szeroko? Nie chcę niczego pominąć. Oczywiście. Kawior utknął mi gdzieś w zębach. Dosyć. Trzymam od samego rana. Ach, jak przyjemnie. Skończyłam. Co za marnowanie kasy. Co jest złego w zwykłym papierze? Sama się dziś podetrę? Co za ulga? Ja zostawię panią w spokoju. Fuj. Co za histeryczka. Bywało gorzej. To już rano? Świetnie się wyspałam. Nie mogę leżeć cały dzień. Mam śmietniki do sprawdzenia. Pora zrobić się na bóstwo. To chwilę potrwa. Dobrze, że zebrałam deszczówkę. Co za orzeźwienie.
aż się obudziłam. Fuj. Co to za smród? No tak, to ja. Lepiej wyszoruję zęby, choć to i tak nic nie zmieni. Dobrze, co teraz? A, muszę coś zrobić ze spuchniętymi oczami. Ukradłam, znaczy pożyczyłam je z kawiarni. Później zaparzę z nich herbatę. Będzie tego. Gdzie papier toaletowy? Tylko tyle? Co ja mam zrobić z tym skrawkiem? Nie chcę znów używać ręki. Pozostaje tylko jedno. Będzie bolało. Cześć, ciasteczka! Kto by nie chciał całego talerzyka? To chyba dobre wieści. O, mleko! O, możesz je sobie wziąć. Nalegam. Nie trzeba, ty je weź. Ty! Proszę! Oj, nie, nie, nie. Dobra, niech będzie. Dzięki. Zaraz. Poważnie? Udawałam uprzejmą. Oddawaj mleko. Nie ma mowy. Jest moje. Bardziej na nie zasłużyłam. Nie! Patrz, co narobiłaś. To nie mój problem. Tego się nawet nie da zjeść. Rozmiękły. Zaraz. Mam pewien pomysł. Włóż dwa ciasteczka do kubka. Dodaj trochę mleka. Potem rozgnieć wszystko widelcem. Dodaj pół szklanki mąki i trochę kakao. Porządnie wymieszaj. Kiedy uzyskasz gładką masę, to pora wszystko upiec. Wstaw do mikrofalówki. Nie trzeba przykrywać. 10 minut powinno wystarczyć. Gotowe! Spójrz! Upiekłam ciasto czekoladowe. Wow! Jak mam z tym rywalizować? Mam tylko parę smętnych ciasteczek. Muszę coś wymyślić. Jest ich 5. Już wiem. Spokojnie. Zacznę od ciasta i nutelli. Bardzo równo ją rozsmaruję. Mniam. Następnie ułożę ciasteczka i białą czekoladę. No i trochę posypki. A może więcej niż trochę? Gotowe. Jakie dobre! Ty to zrobiłaś? Wspaniałe! A w smaku jeszcze lepsze. Chcę spory kawałek. Zaraz! Ja już zjadłam! Szkoda! Ja dopiero zaczynam. Smacznego. Nic ci nie jest, Naomi? Wyglądasz na smutną. Niech będzie. Poczęstuję cię kawałkiem. Właściwie wystarczy mały kąsek. Hurra! Okej. To dla ciebie. Nie zjedz zbyt szybko. I co? Jesteś super! Dzięki! Cóż, staram się. Och, jakie dobre! Jestem pod wrażeniem, Ava. Dlatego mój placek wygrywa tę rundę. O, co za dzień! Tylko ja i mój brzuch. Jest coś lepszego? O, świetne miejsce na odpoczynek. O, la, 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 la! Oje! Podoba ci się malutki? Też chcesz posłuchać? Mamusia ma świetny gust muzyczny. Nie ma to jak śniadanie pod chmurką. Choć to tylko fasolka na zimno. Ale nie narzekam. Co tam się dzieje? Tańcz, maleńka? Wygląda fajnie. Też lubisz muzyczkę, prawda, maluszku? Zaraz. Coś wpadło mi do głowy. Wykorzystam tę puszkę. Zrobię śrubokrętem dziurkę w denku. Teraz potrzebuję sznurka. Przełożę przez otwór i zrobię supeł. A potem dołożę drugą puszkę. Po co komu słuchawki? Ta jest dla ciebie, a ja wezmę tę. Śpi, drogie dziecko! Ciężko mi wstać. Dobra, lecimy. Co ona wyprawia? Ojej, sialala! Jakie to smutne. Świat jest pełny wariatów. Nudzi mi się. Potrzebuję rozrywki.
Zaszczytem będzie zagrać dla pani. Mniej gadania, więcej grania. Miejmy to za sobą. Kojące dźwięki, prawda? Przepraszam, nie przepada za tym. To nie działa. Ale mamy klasyczny repertuar. Zagrajmy coś wesołego. He? Co to za jazgot? Poważnie? Dobra. No to czadu! Ciśniemy metal! Oje, od razu lepiej. Uuu, całkiem spoko! Dzięki, mamusiu! Grajcie dalej! Uhu! To lepsze od skrzypiec! Wciąż trzeba dbać o zdrowie. Dlatego potrzebuję dobrego treningu. Dobrze, zaczynamy. Najpierw coś łatwego. To jakiś żart? Jestem bogata, nie ćwiczę na steperze. Dobrze, coś innego. Zaczynam tego żałować. Poćwiczmy bicepsy. Wygląda, jakbym miała się od tego spocić. Cóż, trening siłowy nie jest dla każdego. Ach, już wiem, może to się pani spodoba. Proszę usiąść na piłce i ćwiczyć biodra. To bardzo łatwe. Ja to będę oceniać. Uuu, jakie mięciutkie. Fajniutkie. Zaraz, muszę sobie zrobić selfie. Wyglądam uroczo. Czemu tu tak gorąco? Proszę coś z tym zrobić. Już, już, pomogę się pani schłodzić. Ach, znacznie lepiej, dzięki. Dalej wachlować? Tak, bo pani pożałuje. Cóż my tu mamy? Eni trenuje. Ta piłka wygląda świetnie. Ja też zadbam o formę. A, ale nie mam sprzętu. Może znajdę coś, co mi się przyda. O, ta piłka się nada. Położę ją tutaj. Potem na niej usiądę. Oj, to trudniejsze niż sądziłam. O! Ale boli. Zahartuję się. Może powinnam wziąć coś cięższego. Mamusi świetnie idzie, co? Woo! Taniec jest lepszy niż dźwiganie ciężarów. To jak trening cardio. Dobra, co teraz? Ostry wycisk. Jutro to poczuję. Co robi Eni? Zaraz, ćwiczy jogę? Też tak potrafię. Potrzebuję tylko maty. Ta, która też będzie dobra. Otwieramy czakrę, czy jak to się nazywa. Wczuwa mi się w swój oddech? Oj tam, wystarczy już. Dobra, przeszłam. Zaczynajmy. Weź przestań. O, hej! Spraw, żebym była w formie. Świetnie pani idzie. Proszę kręcić dalej. Co za koszmar. Zrobione na specjalne zamówienie. Podoba się pani? Poważnie? Wyrzuć to. Dobrze, a może to? Ech, ujdzie w tłumie. O, jakie wygodne. Świetnie. Nie tak prędko. Kręci mi się w głowie. Mam w końcu jakieś zadanie. Aha. O, gadżet, kumacie, go. Gadżet, tak? Proszę bardzo. Wiem, do kogo zadzwonić. O, już jest. Fajny, prawda? Ale mogę go nastawić. Świetnie. Weźmy się do pracy, dobrze? I start. Dobrze, tak jest. Czy ja widzę to, co myślę? Tak, fajny jest, wiem. Rysuj śmiało, mały. Każdy artysta potrzebuje inspiracji, więc proszę. Dasz sobie radę z kociątkiem? Bez problemu. Zawsze można liczyć na to, że narysuję idealny okrąg. Poznajecie już? Dajmy mu chwilę. Dopiero zaczął. Spójrzcie na te idealne linie. Co to ma być? Nie zgadzam się. Czy roboty potrafią tworzyć? Na to wygląda. Ach, sio.
Chyba już gotowe. I oczywiście wyszło idealnie. Widzicie? Cóż, ja też coś potrafię. Wystarczy wyciąć odpowiedni kształt. Zobaczmy. Odrobina montażu. I gotowe. Kawałek plastiku i zdjęcie w telefonie. Cyk. Można odrysowywać. Bardzo pomysłowe, prawda? Zaradność zawsze popłaca. Prawie gotowe. Bardzo fajnie wygląda. Chyba. Słabe. I kto wygrywa? Z oczywistych przyczyn Naomi! Niemożliwe. Okazuje się, że warto być pomysłowym. Głupi robot! Twoje miejsce jest w śmietniku, słyszysz? Nie, ty do śmietnika. Ach. Co? Narysowałeś coś dla mnie? To ma być śmieszne? Technologia mnie zawiodła. Aha, wiadomo, co nie? Zaraz. A może zróbmy to razem? Dobrze? Proszę. Cukier! I to jak dużo? Co mam z nim zrobić? Muszę coś wymyślić. Ha, może w nim pogrzebię? Nuda. A może zjem łyżką? Nie jest taki zły. Gwiazdka! Czuję, że zaraz coś wymyślę. Super! Wygląda świetnie. A jeśli podniosę? Guzik. Nie daję sobie z tym rady. Użyję koła ratunkowego. Pomocy! Co? Ktoś tu leci? Nic nie widzę. Nie wiem, co tu się dzieje. Huh? Co to jest? Świetnie, dam sobie radę. Uff. Pora zabrać się do pracy. Najpierw wsyp do środka cukier. Dodaj wybrany barwnik spożywczy. I zaczynamy. Coś się dzieje? Tak! Zwijamy watę cukrową. Zanim się zorientujesz, zwiniesz całą kulę. Pięknie! Wow! Przyznaję za to punkt. Chyba mamy remis. Ale wyglądasz na smutną. Podzielę się z tobą. Chcesz trochę, Naomi? Serio? Ekstra! No pewnie! Nie! He? Czekaj, zanurz to w tym. O, dobry pomysł! Znika na moich oczach. To jak czary. Prawie jej nie ma. Zobacz, co tu jest. Fajne, prawda? Obie wchłoniemy swoją dzienną dawkę cukru. O, cześć, mamo. Cześć, kochanie. Miło mi widzieć was obie. Mam coś dla was. Stwierdziłam, że dawno nie byłyśmy na żadnej imprezie. O, dzięki! To jest super! Ale to nie są wyjściowe ciuchy. Czekaj, może znajdę coś na miasto? Musi tu być coś ładnego. Spokojnie, na pewno coś znajdziemy. Co to jest? Lepiej nie. To za ciasne. Co jeszcze tam jest? Tego raczej nie kupowałam, ale chyba się wcisnę. Czyje to jest? Daj mi to! Nic nie widziałaś. W każdym razie lepiej się ubiorę. Trochę ciężko mi idzie. Pomogę ci. To bez sensu. Nie przejdzie przez brzuch. Co ja teraz zrobię? Chyba coś mi świta. Wiem, co zrobimy, ale przydadzą się przybory. Trzeba tu posprzątać, zanim dziecko się urodzi. Dobrze, gotowa na przemianę. Przełóż to przez głowę. Dobra, co dalej? Nie mogę tak wyjść. To nie koniec. Stój prosto, puszczę wodze fantazji. Będziesz olśniewać. Naprawdę tak sądzisz? Już prawie gotowe. I co ty na to? Wow, coś pięknego.
Czuję się jak modelka. Tylko nie noś tego w czasie deszczu. To dopełni stylizację. Serio? Dla mnie? Czuję się pięknie. Dobrze, chodźmy już. Będziemy się świetnie bawić. To urocze, ale nie zakryję brzucha. To bez sensu. Muszę zadzwonić. Halo? Potrzebuję pomocy. Dobrze, już jestem. Możesz nie. O, sorki, zapomniałam. To upokarzające. Tak czy siak zrobimy panią na bóstwo. Mam tu mnóstwo cudeniek. Spodobają się pani? He? I co pani na to? Serio? Nie jestem plebsem. Zabieraj to ode mnie. Ale to najnowszy krzyk mody z Paryża. O, już wiem. Auć, czy to konieczne? Stworzymy coś wyjątkowego. Coś w pani stylu. Jaki kolor wybierzemy? Spory wybór. Przeważnie wolę złoto. Muszę znaleźć nowych klientów, ale skończyłam swoje arcydzieło. To moja najlepsza praca. I tyle? Podoba się? Niech będzie. Chyba nie mam wyboru. Jak mi w tym? Niesamowicie! Wierzę ci na słowo. Potrzebuję urlopu. O, dziękuję. Wynoszę się. Przecież pasowała. Nie mam w co się ubrać. Za ciasne. Co to? Jak mnie to wkurza. Potrzebuję nowych ciuchów. Hej! Nie mam co na siebie włożyć. Kup mi parę nowych kiecek. Dobrze. Chwileczkę. Kto to był? Tu się pracuje! Uwaga! Co się dzieje? Wróciłam! Halo? Pobudka? Dawaj! Oby się spodobały. Pani we wszystkim jest do twarzy. Ura, juniuniu! Co za stres! Wreszcie mogę się odprężyć. Odpocznę przy sprzątaniu. Kijmy od razu. Najpierw mamy... Poproszę werble... Tęczę! Wow, kocham tęczę. Przejdźmy do rzeczy. Muszę coś wyjąć z torebki. Zajrzę do swojej. Co my tu mamy? To nazywasz torebką? Aha, mogę to wykorzystać. Hej, zapomniałam o tym. Wciąż pachną nieźle. Chyba żartujesz. Zaraz wymiotuję. To ściema. Potrzebuję pisaka. Wysadzanego diamentami. A to skąd się wzięło? Mam pomysł. Hej, Kendall! Zabierz to ode mnie. Ohyda. Dobrze, najpierw złożę kartkę. Na wierzchu postawię pojemnik i go odrysuję. W kółku będzie buźka. Zacznę od oczu. Uśmiech będzie na zdjęciu. Co za piękna minka. A teraz rozłożę papier. Pieniądze będą linijką. Połączę kreski. I pokoloruję obrazek. Użyję wielu różnych barw. Tęcza będzie w buzi. Teraz złożę to z powrotem. To jest świetne. Widziałaś? Fajne, prawda? Wow, opadła mi szczęka. Britney jeszcze nie zaczęła. Na pewno coś znajdę. O, Rety, to stara kreda. Wiem, co z nią zrobię. Pomoże mi w tym mój młoteczek. Wytnę szybko kontur motyla. Ułożę na czarnym kartonie. Wysypię na to kredę. A teraz pora na łomot. O tak, cudowne uczucie. Właśnie tak zwalczam stres. Teraz zabiorę szablon. Powstał piękny motyl. Świetna robota, dziewczęta. Wiadomo. Trudny wybór, ale wygrywa Britney. Serio? Wow, dzięki. To oszustwo. Hej, fajny rysunek. Dobrze, gotowi do pracy twórczej? Na rozgrzewkę będzie tęcza. Tęcza, tak? Też mi rozgrzewka. Już wiem. W końcu przyda się moja torba z rzeczami. Zobaczmy. Hej, maluchu. Nie! Dobra myszka. Tego właśnie szukałam. Pora na odrobinę magii. Zamienię te trzy kolory w całą tęczę. Zrobię kilka plamek.
gotowe. Cóż, nie całkiem. Fajnie, teraz to wypróbuję. Jakie to przyjemne, co nie? Warto wykorzystać to, co się ma. Proszę. Oj, trochę się ubrudził. Teraz wystarczy odkleić taśmę. Nie ma to jak gładka, prosta linia. A właściwie trzy proste linie. Gotowe. Dzięki za pomoc. Robi wrażenie, prawda? Jest całkiem w porządku. Dam radę. Halo? Czy wszystko muszę robić sama? Jakie ładne. Odejdź. Potrzebuję przestrzeni, żeby tworzyć. Ciekawe. Haha. Oczywiście. Niech wszyscy patrzą i się uczą. Pięknie dobrane kolory, prawda? Poczekaj, aż zobaczysz, co dalej. Widzisz, czasami też pracuję. Kiedy wszystko skończymy, zostanie nam piękny tęczowy piasek. Patrz, jakie intensywne barwy. Tada! Właściwie to bardzo fajne. Ale jeszcze nie skończyłam. To tańczący, tęczowy ludzik. To dodaje mu charakteru, prawda? I co? Obydwa są ciekawe. Dlatego obie wygrywacie. Niech będzie. Wpuść mnie. Żadnego jedzenia. Dobra, trzymaj. Co za lipa. Cześć. Serio? Mam powtórzyć? Żadnego jedzenia. Niech będzie. Masz, zadowolony? Na co mi ta wata? Ostatni raz mówię, zero jedzenia. To nawet nie jest moje. I co mam z tym zrobić? Na mnie nie patrz. Tyle zamieszania o watę. Mam pewien pomysł. Jaki mięciutki kożuszek. Teraz mogę wejść? Jasne, wchodź. Dziękuję. Nareszcie w środku. No i mam też watę. Pycha. I wygląda stylowo. Niczym pyszny obłoczek. O, trzeba to uwiecznić. Hej, pst, koleś. Powinieneś to zobaczyć. Co? To nie jest kożuch. Niewiarygodne. To było genialne. No dobra, oddawaj to. Że niby co? Z choinki się urwałaś? Trochę słone. Drapie w gardło. Co z tobą? To nie jest wata cukrowa. Ups, oddaję. Jest jak nowe. Miłego wieczoru. Ohyda. Nie ma to jak niedzielne popołudnie. Aha. Tak, skarbie? Narysowałem cię. Cóż za podobieństwo. Ładne? Powiesimy je na lodówce. Co jest z tym magnesem? Serio? Ojej, nie mogę zawiesić twojego rysunku. A co tam robisz? Czy to modelina? Mam pewien pomysł. Użyję kapsla od butelki i malutkiego magnesu. Następnie to odwrócę i dam modelinę do środka. Wypełniamy wokół, aż do samego końca. Teraz możemy przyozdobić całość koralikami, by wyglądały jak babeczki. Jakie słodkie! Patrzcie na ten! Teraz mogę powiesić, co tylko zechcę, a zwłaszcza dzieła mojego synka. Brawo!
chodźmy coś przekąsić. Kochanie, oto prezent urodzinowy. To już wszystko? Od razu lepiej. Ale się błyszczą, dzięki. Pasują jak ulał. Włączamy grę. Ten sprzęt jest super. Choć wilk miał ostre zęby, miał także serce ze złota. A gdy księżniczka go pogłaskała, położył się u jej stóp. Od tej pory byli zawsze razem. Koniec. O, zasnęła. Przykryję ją. I cichutko wyjdę. O nie! Straszny hałas. Tylko się nie budź, tylko się nie budź. O, dalej śpi. Szla. Zniszczyłam jej lalkę. Będzie załamana, gdy ją zobaczy. I co ja teraz zrobię? O, chyba już wiem co. Chodź, laleczko, musimy cię naprawić. Cała moja nadzieja w długopisie 3D naprawdę się przyda. Spróbujemy narysować syrenie łuski, żeby ogon wyglądał jak prawdziwy. Teraz płetwy u dołu. Żółty będzie dobry na początek. Będzie więcej kolorów. Syrenka będzie piękna. No i proszę, kilka kosmetycznych detali. I trochę żółtego na górze. Gotowe! Spójrzcie, jak uroczo wyszło. Myślę, że spodoba jej się nowa lalka. Przyznaję, że jestem z siebie dumna. Położę lalkę przy niej na poduszce. Słodkich snów! Drugie podejście. Wilk chce lody wiśniowe? Nie ma to jak dobry makijaż. Czysto? Idealnie! Ile tu kosmetyków? Od czego by tu zacząć? Jaki wybór? Och, tak! Wow, mój ukochany owoc! Ewa się nawet nie zorientuje. Ach, prześliczny! O-o! Co za pech! Muszę szybko coś wymyślić. Nie, to też nie. Aha! Och! A niech to... Hej, a to co? Bingo! Zaczniemy od środka i będziemy dokładać kolejne warstwy. I jeszcze! To nie koniec. Dopiero przy dużym kształcie możemy przejść do kolejnego kroku. Użyjemy foremki do ciasteczek, takiej jak ta. Potrzebujemy jedynie tego serduszka. Resztę możemy zachować na następny raz. Teraz musimy przyczepić metalowe oczko. Tadam! Idealnie! Pomóc ci w czymś? Ach! Och, po co tu ona? Ach, tylko sobie oglądałam. Pójdę już. Ale ona jest dziwna. Hej, czyżbym dostała od niej nowy naszyjnik? Pasuje doskonale. Śliczny. Ciekawe. Ale zgłodniałam od tego czytania. Na co mamy dziś ochotę? Może coś słonego? Mężu! Wołałaś mnie, skarbie? Głodna jestem. Okej, sekundkę. Jupi? Kto ma ochotę na chipsy? Twój ulubiony smak. Ojej, skąd je wytrzasnąłeś? Dzięki. Ach, smacznego. Zawołaj mnie jak coś. Czekaj, jeszcze jedno. Masz coś słodkiego? Zaraz sprawdzę. Dzięki, misiu. Ach, wystraszyłeś mnie. Co to? Chciałaś coś słodkiego, a to pachnie jak deser. Truskawka? Och, ale ekstra. Przynieś mi jeszcze rybę. A co ja, supermarket? Postaram się.
Pachnie cudownie. Okej, mam dla ciebie rybkę. Sam ją złowiłeś? Przeszkadza ci zapach? Dobrze, że truskawka wszystko kamufluje. Ciekawe, o której przyjdzie Betty? Uwaga, idzie! O, Betty! Nie podglądaj, okej? Jeszcze kawałek. Nie otwieraj oczu. Gotowa? Niespodzianka! To twój baby shower! Och, dziękuję, skarbie! Sprawdźmy, co to będzie. Przebijmy go. Raz, dwa i trzy! Tak! Urodzi nam się chłopiec! Dasz wiarę? No dobra, udało się. Ach. Aha. Ach. A to? Ach, serio? Jak niby mam to obejrzeć? Ach. Uch, co za beznadzieja. Nie przeszkadzaj sobie. A tobie co, Justin? Hej! Co jest? Chcę coś obejrzeć na telefonie. A to pech. Ta! Hej, mam pomysł. He? Zobaczysz. Widzicie ten wazon? Nałóżcie gumową rękawiczkę na górę. I napełnijcie ją cementem. O tak. Teraz ostrożnie ją zdejmijcie. I ułóżcie w pozycji siedzącej. Dopasujcie też swój telefon. A teraz wystarczy zaczekać. Chyba już wyschło, ale rękawiczka nie będzie nam już potrzebna. Nasza pomocna dłoń już gotowa. Całkiem fajne, co? Wystarczy postawić na niej telefon i oglądać ulubione filmiki. Genialne rozwiązanie. Zapraszam. Wyglądasz cudownie. Daj posłuchać, Dzidzie. Wszystko dobrze? Żartuję, taki żarcik pielęgniarski. Okej, co my tu mamy? O, cudownie. Będzie chłopiec. Nie, ale w tę dziewczynkę. Masz i ogarnij to. Dobrze. Muszę się napić. Wszystko w porządku? Musicie mi pomóc. Co ona robi? Nie wiem. Muszę zmienić chłopca w dziewczynkę. Dobra, w życiu nie widziałam niczego śmieszniejszego. Rozwaliłaś mnie tym. Dzięki za pomoc. Muszę coś wymyślić. Może by tak... Nie. Myśl, na bank jest jakiś sposób. Wiem, no przecież. Mogę dać jej te tabletki. Weź jedną i urodzisz dziewczynkę. Dziękuję. Powtórzmy USG. Cudownie, to dziewczynka. Trzymaj napiwek. O, dziękuję. Nie ma to jak dobry makijaż. Czysto? Idealnie! Ile tu kosmetyków? Od czego by tu zacząć? Jaki wybór! Och! Tak! Wow! Mój ukochany owoc! Ewa się nawet nie zorientuje! Ach, prześliczny! Co za pech! Muszę szybko coś wymyślić! Nie, to też nie! Aha! Och!
Hej, a to co? Bingo! Zaczniemy od środka i będziemy dokładać kolejne warstwy. I jeszcze! To nie koniec! Dopiero przy dużym kształcie możemy przejść do kolejnego kroku. Użyjemy foremki do ciasteczek, takiej jak ta. Potrzebujemy jedynie tego serduszka. Resztę możemy zachować na następny raz. Teraz musimy przyczepić metalowe oczko. Tadam! Idealnie! Pomóc ci w czymś? Ach! Och, po co tu ona? Ach, tylko sobie oglądałam. Pójdę już. Ale ona jest dziwna. Hej, czyżbym dostała od niej nowy naszyjnik? Pasuje doskonale. Śliczny. Szybko! Okej. Nie przejmuj się mną. Co tak pędzisz? Nie mam czasu. Uspokój się. O co chodzi? Skąd ten pośpiech? Mam randkę z Chrisem. Spójrz na niego. Jest prześliczny. Skoro tak twierdzisz... Muszę się szykować. Chcę wyglądać bajecznie. Wszystko musi pójść idealnie. Wyluzuj. Będzie dobrze. Okej, chyba jestem gotowa. Przydałby się jakiś naszyjnik. O, ten jest ładny. Pasuje do wszystkiego. Nie mogę go zapiąć. Jest dość ciasny. Luna, pomożesz proszę? Jasne. Daj. Trzymaj. O-o! Nie! Nie! Mój naszyjnik! To jakaś katastrofa! I co ja teraz zrobię? Przepraszam. Może uda mi się go naprawić. Musi być jakiś sposób. Już wiem! Potrzebny mi tylko długopis 3D. Mogę użyć tego popiersia. Wykonam takie małe kółeczka długopisem dookoła całej szyi. I jeszcze raz, tworząc kolejne ogniwa. I już. Wyszedł z tego niezły Joker. Jennifer, patrz, co mam! Co niby? O! Sama to zrobiłaś? To dla ciebie. Super, dzięki. Jest świetny i pasuje idealnie. Leć już. Baw się dobrze. Uff. To moja mama. Czemu nie mam kasy? A to mój tata. Puszczaj! Nigdy! Cement to nie tylko zaprawa budowlana. Można z niego stworzyć całkiem ładne rzeczy. A dziś pokażemy Wam dokładnie, jak to zrobić. Ach, śniadanie! Najważniejszy posiłek dnia! Ach, no dalej! Co jest z tym nie tak? Gdzie ona ucieka? Ach! Och! No i nici z omletu! O nie! Tylko nie to! Uratuję cię! Nie! Nie pozwolę! Mam cię! Uff! Było blisko! Hej! Wpadłam na świetny pomysł! Wyciągnijcie pestkę z awokado. Następnie wyskrobcie cały miąższ i zalejcie skórkę cementem. Do samego końca. Włóżcie pestkę z powrotem do środka. A gdy cement zaschnie, znów wyciągnijcie. Teraz pora wybrać ulubiony kolor. Ja postawiłam na zielony. I miseczka na jajko gotowa. Już żadne nie będzie mi uciekać. Nawet o tym nie myślę, bo mam cię na oku. Nie ma to jak dobry makijaż. Czysto? Idealnie!
ile tu kosmetyków? Od czego by tu zacząć? Jaki wybór? Och, tak! Wow, mój ukochany owoc! Ewa się nawet nie zorientuje. Ach, prześliczny! O-o! Co za pech! Muszę szybko coś wymyślić. Nie, to też nie. Aha! Och! A niech to... Hej, a to co? Bingo! Zaczniemy od środka i będziemy dokładać kolejne warstwy. I jeszcze! To nie koniec! Dopiero przy dużym kształcie możemy przejść do kolejnego kroku. Użyjemy foremki do ciasteczek, takiej jak ta. Potrzebujemy jedynie tego serduszka. Resztę możemy zachować na następny raz. Teraz musimy przyczepić metalowe oczko. Tadam! Idealnie! Pomóc ci w czymś? Ach! Och, po co tu ona? Ach, tylko sobie oglądałam. Pójdę już. Ale ona jest dziwna. Hej, czyżbym dostała od niej nowy naszyjnik? Pasuje doskonale. Śliczny. Ha, jestem mistrzem tej gry. Hej, Justin. Ha? Mam tu coś dla ciebie? Och, dla mnie? Otwórz. Ha? Szukaj dalej. Mam. O, to nasze zdjęcie, Madison. Mhm. A z jakiej to okazji? Zaraz, który dzisiaj mamy? Nasza rocznica. Minutka, okej? He, dobra, czekam. Jak mogłem zapomnieć o naszej rocznicy? Ha, musi coś tutaj być. Och. Aha! Nie, dalej, myśl! To musi być coś naprawdę dużego. Och, skąd tu czekolada? Kto zgasił światło? Och, może coś z tą tacką na kostki lodu? No nie wiem. A, już mam! Najpierw napełnię plastikowy worek suchym cementem, a następnie wleję tam trochę wody. Trzeba szczelnie zamknąć. Rozprowadzimy to palcami. I proszę, gotowe. A teraz tacka, ciach, ciach. I wyciskamy do środka. Trzeba je całe wypełnić po brzegi. Spokojnie, dacie sobie radę. Prawie gotowe. I ostatni. Teraz niech się ułożą. Pora na kolorowe spinacze. Wkładamy je oczywiście do środka, tak gdzieś do połowy. Możecie użyć różnych kolorów. I gotowe. Sami zobaczcie. O, wróciłeś. To dla ciebie, kochana. Wow. A co to w sumie jest? Jakaś pieczątka czy coś? To na nasze fotki, widzisz? Nie potrzeba ramek do zdjęć. Dziękuję. To nie koniec. Ślicznie razem wyglądamy, co? Możesz je zabrać ze sobą wszędzie i zawsze móc patrzeć mi w oczy. No dobra, udało się. Ach. Aha. Ach. A to? Ach, serio? Jak niby mam to obejrzeć? Ach! Och, co za beznadzieja! Nie przeszkadzaj sobie. A tobie co, Justin? Hej! Co jest? Chcę coś obejrzeć na telefonie. A to pech. Ta! Hej, mam pomysł! He? Zobaczysz. Widzicie ten wazon? Nałóżcie gumową rękawiczkę na górę. I napełnijcie ją cementem. O tak.
Teraz ostrożnie ją zdejmijcie i ułóżcie w pozycji siedzącej. Dopasujcie też swój telefon. A teraz wystarczy zaczekać. Chyba już wyschło, ale rękawiczka nie będzie nam już potrzebna. Nasza pomocna dłoń już gotowa. Całkiem fajne, co? Wystarczy postawić na niej telefon i oglądać ulubione filmiki. Genialne rozwiązanie. Proszę skupić się na zadaniu. Super! O! Ta kanapka ze smalcem chyba mi zaszkodziła. Zostawię was na chwilę samych. W porządku? No nie wiem. Cii. Rany! Hej! Myślisz o tym, co ja? Do widzenia ze sprawdzianami! Juhu! Dajmy czadu! Ua! Hej! Ua! Nikt mnie nie pokona! Czyżby? Wow! Uważaj! To nie wygląda dobrze! Uch! To nie ja! Hej! Nie chcę kolejnej uwagi! Ja to cały czas lepiłem! Co? Ach! Widzicie tę modelinę? Zróbcie w niej trochę dziurek. Możecie użyć ołówka. A teraz wytnijcie nicią nadmiar materiałów w każdym z otworów. I gotowe! Tak oto zrobiliśmy świetny pojemnik na ołówki. Jeszcze nie wrócił? Może nawet nie zauważy. Uff! To była grubsza sprawa. Wracamy do pracy. Ha? O nie! Ha? Całkiem sprytne. Dobra robota, chłopaki. Hej, podoba mu się. Nie ma to jak niedzielne popołudnie. Aha! Tak, skarbie? Narysowałem cię. Cóż za podobieństwo. Ładne? Powiesimy je na lodówce. Ha? Co jest z tym magnesem? Och! O! Serio? Ojej, nie mogę zawiesić twojego rysunku. A co tam robisz? Czy to modelina? Mam pewien pomysł. Użyję kapsla od butelki i malutkiego magnesu. Następnie to odwrócę i dam modelinę do środka. Wypełniamy wokół, aż do samego końca. Teraz możemy przyozdobić całość koralikami, by wyglądały jak babeczki. Jakie słodkie! Patrzcie na ten! Teraz mogę powiesić, co tylko zechcę, a zwłaszcza dzieła mojego synka. Brawo! Chodźmy coś przekąsić. Czujecie nagły przepływ weny? Prześlijcie ten filmik swoim kreatywnym znajomym, by podsunąć im ciekawe pomysły. Już obejrzane? Subskrybujcie nasz kanał, by zawsze być na bieżąco. Ale przyjemnie grzeje. Co tam czytasz? Ale luksusy. Ktoś tu się rozmarzył. Zaraz wracam. Dzień dobry. Macie coś takiego? Oczywiście. Co powiesz na to? Na to mnie chyba nie stać. To? I jeszcze droższe. To może to? Niech to. Chwileczkę. Pomocy. Co tu robić? Tak. Weźcie takiego markera i narysujcie coś na nim klejem. O tak! Pokryjcie go z każdej strony. Kiedy wyschnie, zdejmijcie swoje dzieło. Wow! Co? W której ręce? W tej. Okej, to w tej. Ta-da! To dla mnie? Ale piękny! Jestem taka szczęśliwa!
To mi już nie będzie potrzebne. Dziękuję.